Cześć, witam w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Dzisiaj powiemy o trawach. Jest już jesień, no i zaczął się temat traw. Co z trawami zrobić na zimę, czy uciąć, obciąć, czy zostawić, jak je zabezpieczyć i tak dalej. Więc dzisiaj chcieliśmy poruszyć ten temat. Jak każdy z Was wie, okres jesienny, tak jak i okres wiosenny, wymaga od nas dużo pracy w ogrodach, więc my podpowiemy, co zrobić, żeby Wam to usprawnić. Przede wszystkim, czy to będzie rozpleniczka, czy to będzie miska, zostawiamy je na zimę. Dlaczego? Dlatego, że... Ale wieje, słuchajcie. Dlatego, że te wszystkie tutaj przepiękne baśki, cała ta trawa, dzięki temu, że jest tak gęsta, zasłoni delikatną tą kartę, tą bryłę korzeniową przed mrozami i przed śniegami. Ale żeby nie zostawiać jej w ten sposób. Dlaczego jej nie zostawiać w ten sposób? Dlatego, że no ona ładnie wygląda, wszystko fajnie, pięknie, ale są dwa powody, dlaczego nie zostawiamy. Dlatego, że jeżeli będą duże wiatry, ona jeszcze bardziej przeschnie, zacznie się nam wyłamywać i będzie robiła masę bałaganu w ogrodzie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, ważniejsza, dlatego, że jak będzie tak jak teraz, będzie padał mocno śnieg, potrafi ją przygnieść, będzie padał nam tam w środek, no i ten środek może zacząć nam przegniwać, później też może zacząć przemarzać, więc najlepiej trawy jest związać w takie koki. Niektórzy też wyplatają przepiękne, słuchajcie, jakieś takie warkocze z tych źdźbeł trawy. No ja warkocze nie potrafię, no ale ja wiążę po prostu w takiego koka. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Żona mi dała czerwoną tasiemkę, mówi, ja wziąłem fioletową. Żona mówi, nie, fioletowa będzie brzydko wyglądała. Dostałem czerwoną, więc kolor, to już zapytajcie się swoich żon, jaki wybrać, no bo to jest bardzo ważne. Naprawdę, uwierzcie mi, sam dzisiaj się dowiedziałem, że kolor ma znaczenie. I tak, ucinamy sobie fajnie jakiś taki kawałeczek. Ja przejdę z tej strony i tą trawę związujemy sobie w koka. O, ona trochę Was będzie śmierała tu po nosie. O. Związujemy ją, słuchajcie, w takiego koka. O. Tu wszędzie te źdźbła, które wychodzą, postarajcie się zamknąć w środku. Taki kok, ja nazywam to kok, Wy możecie to nazwać snopki słomy, bo kiedyś też się chyba tak wiązało, dawnymi laty takie snopki się robiło na polach. Nie wiem, może ktoś z Was jeszcze takie coś pamięta. I teraz tak, związując coś takiego, zabezpieczamy ją przed rozkładaniem się, przed tym śniegiem, który będzie ją tam rozgniatał. No i przede wszystkim zabezpieczymy też jej cały ten środek tych korzeni przed mrozem, tak? I teraz kolejny plus, jaki jest takiego zabezpieczenia, czy też uformowania warkoczy, to jest taki, że przychodzicie na koniec lutego, powiedzmy, i łapiecie sobie, ucinacie i wszystko wynosicie do kubła. I cała taka roślinka w 3 sekundy będzie wycięta. Natomiast jeżeli tego nie zabezpieczycie, zacznie się na wiosnę już wyłamywać od wiatrów, będziecie mieli bałagan, no i dłużej trzeba będzie ją wtedy wycinać. A tak, w taki sposób jest łatwiejszy. Czyli co? Ja przechodzę do swoich przeolbrzymich miskantów. Zobaczcie, jakie duże, jakie piękne. One już też zaczynają tutaj wysychać. Bardzo fajnie, spójrzcie, tu już się od wiatru gdzieś się połamały, więc całość muszę też zebrać. Tutaj zrobię dwa koki, żeby się nie wyłamały, żeby nie robiły bałaganu i żeby zabezpieczyć. Ja zaczynam, tu mam tam, o, ja zaczynam się bawić, a Was żegnam do kolejnego nagrania, do kolejnego odcinka. Na razie, cześć, hej!